Zmiany dla Polonii w Wielkiej Brytanii. Danuta Cholecka. I 2 miliardy. A na koniec ciekawostka dotycząca e-papierosów. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i tak tylko chciałbym nadmienić, że w związku z tym, że w jeden z ostatnich dni nie było w ogóle filmu ani o 6.30, ani o 18.00, z tego względu, że YouTube nam zdemonetyzował wszystkie filmy, zrobiliśmy ich w ogóle 9, żeby któryś wreszcie wszedł i nie wszedł żaden, no to z racji tego w ten weekend będziemy wypuszczać co najmniej po 3 filmy o 6.30, 18.00 i 21.00, dlatego bądźcie z nami koniecznie, tym bardziej, że teraz mamy lockdown, mało kto może sobie pozwolić na jakieś rozrywki poza domem, a w domu, proszę was bardzo, macie wiadomości, macie bądź na bieżąco, ciekawostki dnia, ekonomia, wszystko, co potrzeba człowiekowi do życia. Zapraszam serdecznie na kanał Bądź na Bieżąco, odwiedzajcie również o 21.00, na pewno będzie więcej newsów niż tylko 2 odcinki dziennie. Subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek, żeby ich nie przegapić, a teraz lecimy już z pierwszym tematem. Now the British government has unveiled its new immigration system today. Before Brexit, citizens of EU countries had free movement to the UK. Nowy system imigracyjny sprawi, że na rynek pracy trafiać będą osoby najbardziej potrzebne gospodarce, niezależnie od paszportu, a imigracja nie będzie alternatywą wobec oferowania pracy obecnym na miejscu, mówi brytyjski wiceminister spraw wewnętrznych Kevin Foster. Nowe uregulowania wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Zgodnie z nowym punktem systemowym, potencjalni imigranci z państw Unii Europejskiej będą tak samo traktowani jak imigranci ze wszystkich innych państw. Aby uzyskać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii, konieczne będzie zdobycie co najmniej 70 punktów, przy czym 50 punktów wypada na kryteria obowiązkowe, którymi są oferta pracy od zatwierdzonego sponsora, adekwatna umiejętność do oferty i znajomość języka angielskiego. Kolejne punkty przyznawane będą w zależności od zarobków przewidzianych w ofercie, wykształcenia i tego, czy w danym sektorze są wakaty. Zmiany dotyczą jednak tylko nowych imigrantów, a nie tych, którzy już są w Wielkiej Brytanii. Od początku jasno mówi, że swobodny przepływ osób z Unii skończy się wraz z końcem okresu przejściowego 31 grudnia, zatem wprowadzamy nowy punktowy system obowiązujący osoby ze wszystkich krajów. Uważamy, że ocenienie osób na podstawie umiejętności, które mają, niezależnie od tego, gdzie ich paszport został wydany, jest sprawiedliwe, mówi Foster, który w brytyjskim MSW odpowiada za sprawę migracji. To prawda, że jest to zmiana z punktu widzenia obywateli UE, ale nadal czekamy na osoby z tych krajów, w tym z Polski, które będą spełniać warunki zgodnie z nowym systemem, dodaje. Podkreśla, że w przypadku przyjazdu w celu odwiedzenia rodziny czy turystycznych sytuacja z punktu widzenia obywateli UE niewiele się zmieni, bo do takich przyjazdów na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy nie będzie potrzebna wiza. Jednak jeśli ktoś zamierza przyjechać w celu podjęcia pracy albo studiów na dłuższy okres niż 6 miesięcy, musi wcześniej sprawdzić, czy spełnia warunki zgodnie z nowym systemem. Jak wyjaśnia, w praktyce oznacza to, że ktoś chcący podjąć pracę po 1 stycznia przyszłego roku będzie musiał sprawdzić, czy to stanowisko pracy kwalifikuje się do rekrutacji na podstawie nowego punktowego systemu, sprawdzić, czy potencjalny pracodawca jest zaaprobowanym sponsorem zgodnie z nowym systemem, a jeśli tak, musi złożyć wniosek o wizę pracowniczą. Ale jak zapewnia, w przypadku obywateli Unii proces ten od strony technicznej będzie bardzo prosty i można taki wniosek będzie złożyć przez aplikację w smartfonie. Ocenia, że cała procedura ubiegania się o pozwolenie na pracę nie powinna zająć dłużej niż kilka tygodni. Podkreśla też, że podobny system obowiązuje od dawna w przypadku osób z pozostałych państw, zaś osoby zamierzające podjąć pracę w publicznej służbie zdrowia automatycznie znajdą się na szybszej ścieżce wizowej. Things could actually get easier to come in under this system. Here's the BBC's Danny Shaw. Wszyscy się chyba tego spodziewaliśmy. W końcu nie bez przyczyny UK wyszła z Unii i zmiana polityki imigracyjnej na bardziej rygorystyczną, również wobec państw członkowskich wspólnoty, była chyba tutaj nieunikniona. Ale patrząc na interes Brytyjczyków, jest to jak najbardziej sprawiedliwy i potrzebny system. Przyjmowanie jedynie osób, które są na rynku potrzebne i takich, których brakuje na miejscu. Poza tym, wszyscy, którzy są już na miejscu, nie muszą się raczej martwić, więc cała Polonia może być spokojna, ta legalna. Chociaż nasz rząd postanowił zlikwidować ulgę abolicyjną, więc może jednak nie aż tak bardzo spokojnie. Zastanawiające jest jednak, czy Wielka Brytania jest tak bardzo atrakcyjna, żeby ludzie chcieli przechodzić przez te wszystkie formalności teraz, żeby się akurat tam dostać. My, obywatele Unii, mamy przecież do wyboru takie państwa jak Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja,
gdzie warunki również są przecież bardzo dobre i nie trzeba się aż tak starać. No ale dobra, wybór miejsca do życia to nie tylko pieniądze, ale i cała masa innych czynników, więc może nie upraszczajmy tak tego. Następny temat. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Prezenterka TVP Danuta Cholecka nie poniesie konsekwencji. O pomówienie oskarżył ją działacz obywatelski RP Arkadiusz Szczurek. Sędzia i rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądowniczej Maciej Mitera miał umorzyć sprawę w 15 minut. Sprawa dotyczy materiałów TVP Info z lutego tego roku. Wówczas w programie Minęła 20 Danuta Cholecka komentowała zachowanie Arkadiusza Szczurka z 10 maja 2019 roku podczas rocznicy katastrofy smoleńskiej. Otóż gdy Jarosław Kaczyński chciał złożyć kwiaty przed pomnikiem smoleńskim przy placu Józefa Piłsudskiego, Arkadiusz Szczurek wbiegł na górę z transparentem Ein Volk, Ein Reich, Ein Kaczyński. Nie. Napis na banerze nawiązuje do słynnego malarza Rzeszy. Jeden naród, jedna Rzesza, jeden wódz. Dodatkowo krzyknął do prezesa PiS: kiedy wreszcie skończysz tę szopkę? 9 lat, kiedy przestaniesz oszukiwać ludzi. Gdzie jest wyrok? Prezenterka TVP Info powiedziała w programie: po raz kolejny i ponad wszelką wątpliwość ustaliliśmy, iż w tej grupie krzykaczy był m.in. pan Arkadiusz Szczurek, to jest pan działacz obywateli RP, który już wcześniej usłyszał zarzut zakłócenia porządku publicznego. On tam wchodził na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej z jakimiś malarzowymi hasłami. Był też związany z innymi niesmacznymi akcjami. Arkadiusz Szczurek postanowił skierować sprawę do sądu. Poczuł się bowiem pomówiony i jego zdaniem został oskarżony przez Cholecką o propagowanie haseł malarza. Akt oskarżenia skierował również przeciwko Dorocie Łosiewicz za wypowiedź sugerującą, że za udział w ulicznych protestach dostaje wynagrodzenie. Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, sprawę rozpatrywał Maciej Mitera, rzecznik KRS, a także prezes Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście. Wyprosił on z sali dziennikarzy. Poinformował, że posiedzenie będzie krótkie, bo umarza sprawę. Miało trwać jedynie 15 minut. Marek Małecki, pełnomocnik Arkadiusza Szczurka, stwierdził, że sędzia wszedł na salę z gotowym postanowieniem, a to sytuacja niedopuszczalna. Zgodnie z obowiązującą w Polsce kulturą prawną, sąd może podjąć taką decyzję, ale przynajmniej po wysłuchaniu stron, powiedział gazecie. Ale przede wszystkim doszło do tego, że pokazaliśmy, że Polskę można zmieniać. Dobra, wiecie, może po prostu była niewinna. Przyjmowanie narracji, że została szybko uniewinniona, to na pewno było to ustawione. Też jest specjalnym takim doszukiwaniem się wszędzie jakichś przekrętów na siłę. Tym bardziej, że sądy są przecież raczej anty-PiS. Jasne, można, ale również należy tutaj spojrzeć na drugą stronę tej sprawy. Chociaż trzeba przyznać, że wnioski, że to jest przekręt, bardzo przyjemnie się tutaj nasuwają. TVP, propaganda, Ziobro, sądy. Wszystko cudownie się łączy, szczególnie jak posłuchacie jeszcze następnego newsa. Ale to później. Z opisu sprawy wynika jednak, że postawa jej nie była jakaś specjalnie znieważająca i sąd mógł zwyczajnie ją uniewinnić. No wiecie, takich pozwów jest cała masa. Politycy pozywają polityków. Media, media. Media, polityków. Politycy, media. I w zdecydowanej większości nic z tego nie wychodzi. To jest zwyczajna gra pod publiczkę, żeby potem nagłówki były, że ta pozwana, że ta uniewinniona. Oczywiście nie można tu wykluczyć możliwości przekrętu, bo tak jak mówiłem, to jest TVP. Ale chyba mamy za mało danych, żeby tu jakieś wnioski tak daleko idące wyciągać. A poza tym, nawet jak Ziobro maczał w tym swoje palce, to czy to jest jakaś nowość? Czy kogoś to jeszcze szokuje? Zaskakuje, dziwi? Przecież wiadomo, że prokuratura jest w jego rękach, a ta w niektórych sprawach ma większe prawa niż sądy w Polsce. No więc pieniądze. Ja mam takie zdanie, że te pieniążki powinny być przeznaczone dla nas, ludzi chorych. Przygotowany przez rząd projekt budżetu na przyszły rok, którym zajmują się posłowie z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, zakłada przekazanie kolejnych 2 miliardów złotych mediom publicznym. Pisanie tych środków do ustawy budżetowej zabezpiecza PiS przed powtórką z ubiegłego roku, gdy pieniądze stanowiły przedmiot negocjacji z prezydentem. Ustawa budżetowa na przyszły rok leży w Sejmie od końca września, a od niemal 2 miesięcy zajmują się nim Komisja Finansów Publicznych. O punkcie 4 zrobiło się głośno za sprawą przewodniczącego komisji Henryka Kowalczyka, który zgłosił poprawkę zmieniającą ten artykuł. Choć propozycja Kowalczyka stanowi jedynie doprecyzowanie przepisu i zakłada niewielkie zmiany redakcyjne, to zwróciła uwagę wszystkich na ten element ustawy budżetowej znanej od kilku tygodni. W wersji zaproponowanej przez rząd wspomniany fragment ustawy upoważnia szefa resortu finansów do przekazywania pieniędzy mediom publicznym. W razie przyjęcia budżetu prezydent nie może odmówić jego podpisania, co potencjalnie chroni Zjednoczoną Prawicę
przed powtórką sytuacji z ubiegłego roku, gdy rząd musiał negocjować z prezydentem wsparcie finansowe mediów publicznych. Projekt budżetu na 2021 zakłada, że dochody państwa mają wynosić 404,4 miliarda złotych, a wydatki 486,7 miliarda złotych. To oznacza, że deficyt wyniesie 82,3 miliarda złotych. Będzie to zatem o niemal 30 miliardów złotych niższy planowane 110 miliardów złotych zaplanowane na 2020. Z kolei deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczonych według metodologii unijnej, ma wynieść 6% PKB, a państwowy dług publiczny 52,7% PKB. No zwał jak zwał, bez opcji politycznych, no ale na pewno te pieniądze można by w innym sektorze wykorzystać dużo lepiej niż przeznaczyć na telewizję, która jest zdecydowanie ukierunkowana w jednym stopniu. To właśnie pokazuje, jak bardzo Andrzej Duda jeszcze się liczy w Polsce jako prezydent. Jak prezydent w Polsce jest traktowany? Przecież to jest prosty mechanizm odsuwania go od jakichkolwiek decyzji. Mówi się, że prezydent w Polsce nie ma władzy, jest tylko przedstawicielem. Ale prawda jest taka, że po prostu nie mieliśmy prezydenta, który byłby na tyle silny, żeby tę władzę dzierżyć. Prezydent ma prawo weta chociażby, prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. Już te dwa proste fakty dają mu bardzo silną kartę przetargową. Nie przyjmiecie tej ustawy, no to zapomnijcie o tej. I co parlament może wtedy zrobić? Odwołać prezydenta się praktycznie nie da. Prezydent jest na 5 lat, więc czekać, no to też średnio. Generalnie prezydent może dość dużo. Dodatkowo głos na prezydenta to coś innego niż głos na partię. Gdy prezydent wygrywa wybory, to wygrywa ta konkretna osoba. Jednostka z imienia i nazwiska. I ta jednostka ma legitymizację społeczną, a nie jakaś tam rozmyta grupa osób, która jest później oddelegowywana na konkretne stanowiska, już nawet nie przez naród. No ale niestety u nas Andrzej nie jest taki, ale w sumie nie było jeszcze prezydenta, który rzeczywiście pokazałby, co ten urząd znaczy. A TVP? No cóż, w czasie pandemii najwyraźniej informowanie ludzi o tym, jak sytuacja wygląda, jest równie ważna jak leczenie. Ciekawostka. The American Lung Association says bluntly, e-cigarettes are not safe. But the American Cancer Society, on the other hand, says they are, quote, significantly less harmful for adults. Naukowcy z UNC Chapel Hill odkryli, że ludzie używający e-papierosy znacznie zmienili odporność immunologiczną na wirusy grypy, co jest niepokojącym odkryciem w miarę zbliżania się sezonu grypowego. Megan Rubil, adiut w Departamencie Pediatrii UNC, przyznała, że ten temat interesował społeczeństwo, ale wnioski z badań nie brzmią optymistycznie. Wyniki, w których porównywano użytkowników e-papierosów z osobami palącymi i niepalącymi, zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym. Chociaż badanie skupiło się na modelu grypy, wyniki sugerują, że użytkownicy e-papierosów są prawdopodobnie bardziej podatni na wirusy układu oddechowego. Używanie e-papierosów nie jest bezpieczne ani bezpieczniejsze niż papierosy i to jest naprawdę ważna wiadomość dla wszystkich palaczy. W badaniu UNC porównano osoby niepalące, palaczy papierosów i użytkowników e-papierosów w wieku od 18 do 40 lat. Naukowcy zaszczepili użytkowników żywym atenuowym wirusem grypy, modelowaną infekcją grypową, która umożliwia naukowcom bezpieczne badanie odpowiedzi immunologicznych u badanych. Stwierdzili, że obniżona ekspansja genów odpornościowych u palaczy ma kluczowe znaczenie dla obrony przed wirusem, a także genów, które pomagają wytrenować organizm w zapobieganiu ponownej infekcji. Pro-vaping videos is an experiment comparing the effects of tobacco cigarettes and e-cigarettes. Nawet jakiś czas temu MEN i GIS ostrzegały użytkowników e-papierosów przed szkodliwymi skutkami używania takich specyfików. Ciekawe jeszcze jest, jak działają, jak szkodliwe lub nie są IQOS-y. Przecież to też jest nowa technologia, jeszcze niespecjalnie przetestowana i nawet nie do końca uregulowana prawnie. Przecież akcyza na systemy podgrzewania tytoniu dalej jest skrajnie niesprawiedliwa z tą dotyczącą tradycyjnych papierosów, a tradycyjne papierosy są sprawdzone i wszyscy wiedzą, w jaki sposób i w jakim stopniu szkodzą one zdrowiu w odróżnieniu od podgrzewania tytoniu. Dziwny jest to trend, że coś nowego, ale niesprawdzonego jest faworyzowane ponad substancjami znanymi i sprawdzonymi. Drętwy suchar. Mówił ci już ktoś, że jesteś ładna? Nie, ty będziesz pierwszy. Nie, nie będę. Tego drętwego skara mamy od Tomasza Mecka Mędrka, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotego romantyka.
A jeśli ty chcesz zostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą bardzo serdecznie cię zapraszam. A tymczasem, zanim się pożegnam, przypominam raz jeszcze, że filmy na tym kanale będą się w ramach rekompensaty za tamten jeden dzień zwłoki pojawiały co najmniej 3 razy dziennie. Subskrybujcie koniecznie już raz i klikajcie dzwona, żeby wiedzieć, że jakiś tam nowy wszedł. Oczywiście standardowo będą się pojawiać 6.30, 18, dodatkowo 21, a może jakiś jeszcze specjalik, nie wiem, o 15 się pojawi. Klikajcie dzwona, a będziecie wiedzieć o tym na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko, no i heja.